ciężką pracę, często niewdzięczną, często niedocenianą, zostaną w taki sposób uhonorowane, byśmy pamiętali o tym, że 25 lat polskiej samorządności to także ich zasługa. Proszę Państwa, prosiłbym teraz o to, by wyczytane przeze mnie osoby po kolei pojawiły się na scenie. Pierwsza grupa nagrodzonych Wawrzynem 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach to radni gmin nieprzerwanie 7 kadencji od roku 1990. Na scenę poproszę pana Jana Królika, radnego gminy Budryń. Thank you.
prosimy do szeregu, za chwilę fotoreporterzy będą mieli szansę na zdjęcia profowe. Tymczasem prosimy na scenę pana Bernarda Redyka, radnego gminy Kolno. Nieprzerwanie w samorządzie od początku istnienia tej wyjątkowej reformy. Pan Bernard Redyk, radny gminy Kolno. Pana Benedykta Czarneckiego, radnego gminy Lubawa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pana marszałka, proszę o pozostanie z nami.
Wam dziękujemy. Zapraszamy na razie na widownię. Grupa także nagrodzonych Wawrzynem 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach. Będą to osoby działające na różnych stanowiskach samorządowych, między innymi radni gminy, radni powiatu, wójtowie, burmistrzowie i radni sejmiki. Ale mimo tego, że te osoby pełniły funkcje na różnych stanowiskach, także nieprzerwanie od 1990 roku przez 7 kadencji byli powoływani na te stanowiska przez swoich wyborców. Proszę Państwa, namawiam, by śledzić to, co dzieje się na ekranie, ponieważ tam jest szczegółowe dossier uhonorowanych nagrodami. I w tej grupie poprosiłbym na scenę pana Mariana Janickiego Działdowo. Wyczytam ze szczególną przyjemnością, ponieważ jest to niestrudzony samorządowiec, a do tego jestem poddany tego samorządowca, wierny. Pan Lech Janitkowski, Warszawa. Człowiek, którego energia to jest spod znaku zodiaku czołu.
tym razem Morzysz, proszę Państwa, doczekał się Wawrzynu i nagroda powędruje do rąk pana Marka Wysockiego. Wersji honorowej wręczy marszałek
Panie wójcie, zasadniczo nie, ale niech będzie. Wójt legenda ma prawo. Proszę bardzo. Także uważnie się słuchałem tych wykładów pana profesora. Rzeczywiście nie żałuję żadnej chwili z tych 25 lat, które przepracowałem w samorządzie. Także wszystkim, którzy chcą w przyszłości pracować w samorządach i tym, którzy poświęcili swoje życie dla samorządu, gratuluję i życzę wszystkim no po prostu samozaparcia. Naprawdę samorządy to było coś, co było nam potrzebne, co po prostu uwolniło nam nas od tego ponurego okresu do lat 90. Od lat 90. czujemy, że żyjemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie marszałku, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. W zasadzie ja otrzymałem tą piękną statuetkę, ale na tą statuetkę pracowało bardzo wiele osób. Z mojego najbliższego grona, mieszkańców gminy Lelkowo, ale i ludzi z zewnątrz, posłowie, wojewodowie, lubomscy, olsztyńscy, ich służby, marszałkowie, także wszystkim, którzy dołożyli chociaż malutką cegiełkę do rozwoju gminy Lelkowo, serdecznie dziękuję, bo to jest nasze wspólne wyróżnienie. Więc za tak jak mówiłem, honorowy warsztat 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach może powędrować tylko do jednych rąk. I będzie to pan profesor Jerzy Adam Stępień. Panie profesorze, honorowy warsztat, wyzwa pana czeka. Prosimy. Przewodniczącym tej fundacji, a teraz jestem jej przewodniczącym z takim imperatywem działania w tym roku dalej. Dziękuję. Proszę państwa, dzisiaj zostaną także uhonorowani samorządowcy z Warmii i Mazur, którzy rozpoczęli swoje funkcje w momencie, kiedy weszła w życie drugi etap reformy samorządowej. Wtedy pojawiły się powiaty, pojawiły się województwa, a wraz z nimi pojawiły się stanowisko radnych powiatowych i radnych sejmiku województwa. Tutaj maksymalna liczba kadencji, które można było sprawować z wyboru nieprzerwanie, to kadencji 5. I tym radnym i tym samorządowcom zostaną dzisiaj wręczone wyróżnienia 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach. Pierwsza grupa wyróżnionych to radni powiatowi 5 kadencji od 1998 roku. Listę otwiera pan Mirosław Olejnik, radny powiatu bartoszyckiego.
dzisiaj z nami być. Na pewno byśmy go już w tym momencie oklaskiwali, ale przyczyny osobiste uniemożliwiły mu przyjazd na dzisiejszą uroczystość. Niemniej proszę o brawo. Prosimy na scenę pana Pawła Rutkowskiego, radnego powiatu działdowskiego. Radny powiatu elbląskiego. To kolejna osoba, która z tym miesiącem. Przypomnę, wręczane są w tej chwili wyróżnienia 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach. Prezentacja z Giżycka, nazwisko pierwsze to pan Mirosław Drzażdżewski.
I tę listę nagrodzonych wyróżnieniem zamyka pan Andrzej Nowicki, radny powiatu Piskiego. W 1994 roku w Olsztynie od funkcji prezydenta
No a potem był trud budowania jedności województwa, jego tożsamości, jego integracji opartej o wielokulturowość. W tym czasie miałem okazję współpracować z wieloma znakomitymi samorządowcami. Za to wam wszystkim serdecznie dziękuję. Ale tak zupełnie od samorządów nie odszedłem, bowiem dzisiaj niejako w sposób klasyczny wypełniam tę zasadę, o której mówił profesor Regulski, a więc łączenia działalności biznesowej, działalności gospodarczej z działalnością samorządową. Mam kontakty z wieloma samorządowcami i przyznaję, że są to kontakty bardzo interesujące, bardzo dobre. Twierdzę wręcz, że te kolejne 25 lat dla samorządów i dla regionu będą jeszcze lepsze, bo my wszyscy jesteśmy jeszcze lepsi. Bądźmy dumni z tych 25 lat, zwłaszcza, że grono krytyków tego 25-lecia niestety jest zbyt duże. A jest się czym chwalić. Bądźmy dumni, ale też pamiętajmy o przyszłości. Dziękuję. Na scenę poproszę byłego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Jacka Protasa. Sukcesów 25-lecia naszej wolności. Odbyliśmy wspólnie bardzo długą drogę bardzo wyboistą i tak mi się ciągle zdawało, że cały czas pod górę. Ale warto było, bowiem dzisiaj widzimy, jakie są efekty naszej pracy, jak ta trudna decyzja wtedy w 1989 roku okazała się słuszna. Bowiem, szanowni państwo, wyobraźcie sobie, że oto po dziesięcioleciach braku niezależności czy wolności, raptem po pierwszych wolnych wyborach formuje się nowy parlament, nowy rząd i od razu przychodzi trzech panów i ordynuje, ażeby zrobić reformę samorządową i oddać tą władzę w dół. To naprawdę nie była łatwa decyzja i nie była łatwa decyzja również pana premiera Buzka o dalszej decentralizacji kraju, wprowadzeniu zmian na mapie administracyjnej, kiedy mogły zaistnieć powiaty samorządowe województwa. Za to, panie profesorze, i bardzo nisko się kłaniam i dziękuję wszystkim tym, którzy wtedy podejmowali taką decyzję. Szanowni państwo, moja z kolei droga samorządowa, też tak jak Andrzeja, zaczynała się w 1994 roku i była chyba taka wzorcowa, bo najpierw byłem radnym, potem przewodniczącym Rady Miejskiej, starostą, marszałkiem, prezesem Związku Województw, członkiem prezydium Komitetu Regionu i chyba pora by była już na samorządową emeryturę. Ale jak spoglądam w metrykę, to okazuje się, że muszę jeszcze trochę popracować. W związku z tym to dzisiejsze wyróżnienie pewnie natchnie mnie do dalszej aktywności. Bardzo serdecznie dziękuję i za to wyróżnienie i dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu tych 21 lat mojej aktywności samorządowej mnie wspierali, z którymi miałem okazję współpracować. Życzę samych sukcesów w kolejnym 25-leciu
polskiego samorządu. Panowie marszałkowie, do zdjęcia prosimy. A w międzyczasie proszę panów marszałków o pozostanie na scenie, a w międzyczasie proszę wszystkich dzisiejszych uhonorowanych wawrzynami i wyróżnieniami o ponowny powrót na scenę, bo jest w larach tak zwane zdjęcie wszystkich ze wszystkimi. Prosimy bardzo. Więc na tym zakończę tę niebezpieczną przemowę.